Wydział Ekonomii i Finansów Sopockiej Szkoły Wyższej składa się z dwóch części, jakby ma dwie nogi, dwa filary. I mamy ekonomię i tam mamy ekonomistów, menedżerów, natomiast druga ścieżka to są finanse i rachunkowość. I tam kształcimy księgowych. Mamy zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia, czyli studia licencjackie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bo to też w przypadku ekonomii tak samo funkcjonuje. Jeżeli chodzi o księgowych, ACCA oznacza, że po ukończeniu studiów, zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim, nasza szkoła ma akredytację od międzynarodowej instytucji, jaką jest ACCA, i jest możliwość uzyskania kwalifikacji potwierdzanych przez tą międzynarodową instytucję. Na studiach licencjackich to są poziomy F1 do F3, na studiach magisterskich F1 do F9 to są egzaminy, właśnie realizowane jakby pod nadzorem ACCA, czyli pozwalające uzyskać tą kwalifikację. Jeżeli chodzi o finanse i rachunkowość, jest to o tyle ciekawy kierunek, że pozwala kształcić w wielu różnych aspektach. Możliwości uzyskania pracy po kierunku finanse i rachunkowość są bardzo szerokie. Można założyć własną działalność gospodarczą, biuro księgowe, można ją prowadzić. Można pracować w małej firmie rodzinnej lub prowadzonej przez kogoś innego, również na stanowisku księgowego. Można pracować w dużej firmie, można zdobywać praktykę w firmach globalnych. Można pracować na swoim, można pracować w centrach usług wspólnych. Wszystkie te szklane domy w Oliwie to są właśnie księgowi. Tam potrzeba księgowych, niezliczone ilości księgowych o coraz wyższych kwalifikacjach. To już nie jest proste wprowadzanie danych, to jest analiza.